Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na pierwszy testowy odcinek z grą Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj zaczynamy pierwszą trasę. Przejedziemy się z Wrocławia. Coś ta mapa jest dziwna. Aha, jakiś ten Wrocław strasznie rozwlekły. Przejedziemy się z Wrocławia, gdzie ustanowiłem moją siedzibę, do miasteczka na południe od nas, Czechy, tak? Do Brna. Tak mi domyślnie ustawił, bo myślałem, że pojedziemy sobie do Poznania. Sam sobie wybiorę trasę, ale nie mogę, bo gra sama mi nakazała, żeby pojechać do Brna. Przewozimy jakieś zbiorniki, coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy sobie. Jak widzicie, mam podstawową wersję gry. Ej, tutaj golusieńka jest tylko mapa, ale jest i tak dużo jeszcze do odwiedzenia miejsc. Jak tu było z klawiszami? O, tak to wygląda. Skania. I jakiś zbiornik, nie wiem do czego, do betonu czy jakichś nawozów. W każdym razie jesteśmy tutaj w jakiejś takiej dziurze pod Wrocławiem. No i musimy ruszać. Odpalmy sobie samochód. Domyślnie, słuchajcie, oczywiście wszystko bieda ustawienia. Gram na klawiaturze, tylko celowo zmieniłem klawiaturę z dwóch powodów. Kurczę, jak się teraz jedzie? Jak stąd wyjechać? Jakieś kamieniołomy? Nie mam pojęcia. Z dwóch powodów, słuchajcie, bo gram na klawiaturze, bo docelowo chciałbym przynajmniej grać na padzie, ale żeby grać na padzie musiałbym... Wyjadę stąd? Chyba nie, chyba w złą stronę jadę. Aby grać na padzie bym musiał... Tak, są odwrotnie. Dobra, jedziemy. Bym musiał mieć jakiegoś trackera albo free tracka, żeby móc ruszać głową, gdyż granie na padzie uniemożliwia granie, rozglądanie się myszką. A rozglądanie się na padzie to już w ogóle jakaś porażka. Kurczę, tędy wyjadę. Czy w ogóle stąd można wyjechać? Tu jest znak stopu i dalej nie wiem co zrobić. Jakiś szlaban jest. Może tędy byśmy wyjechali. Otworzy się. No chyba nie. Czyli jeszcze, słuchajcie, jeszcze cofnę. Także jestem w ogóle na najprostszych ustawieniach. Gram na myszce i na klawiaturze. Dobra, jakoś się wygłem. I tak będzie docelowo, no i tak będzie na razie. Klawiaturę zmieniłem na klawiaturę zwykłą, żeby za bardzo nie klikała ten mój mechanik. Natomiast a drugą poważniejszą sprawą było to, chyba tutaj wyjedziemy, było to, że po prostu na klawiaturze mechanicznej, którą mam, nie ma klawiatury numerycznej. A żeby na przykład wykorzystać możliwość rozglądania się czy wyjścia poza auto w taki sposób całkowity, to trzeba używać kamery zero. A tej kamery, ojej, taką kamerę mogę użyć tylko właśnie na klawiaturze numerycznej. Czy włączyć ją mogę, ale nie mogę nic wtedy zrobić. No i wyjechaliśmy. Oczywiście zaczynam całkowicie od zera, czyli nie mam funduszy żadnych. Pierwsza trasa do pierwszego miasta i jakoś takie ciche to auto. I sobie jedziemy. Tak, zanim zarobię na samochód, to minie mnóstwo kilometrów przejadę. Zanim, ach, tam chyba pewnie można jakieś kredyty brać i za kredyty, no ale żeby kredyty brać, to trzeba potem kredyty spłacać.
A tu może być problem. Dobra, jedziemy sobie. Kurczę, jest jakieś ograniczenie. Aha, jest, dobra, widzę. Jadę za szybko. Na razie ruch niewielki. Nie mam nic skonfigurowane. Mógłbym w sumie na klawiszach może myszki ustawić sobie kierunkowskaz albo coś w ten deseń, ale... Jedziemy w kierunku Pragi oczywiście. Dobra, tak sobie... O rany, powinienem... To już był jakiś mandat? Bo nie rozejrzałem się, nie zdążyłem. Coś tam syknęło, ale nie wiem co to było. Może dlatego, że się nie zatrzymałem na stopie. No bywa tak. Na razie się uczę. Okej, okay. Dobrze, jest pogoda w porządku. Nie muszę się martwić o paliwo, bo ciężarówka jest wypożyczona, więc chyba nie muszę tankować. No jest, niestety te ruchy kierownicy będą takie chaotyczne trochę. Nerwowe, z uwagi na to, że właśnie nie mogę płynnie. Ale grałem sobie tak testowo na padziku i bardzo fajnie to... Znowu jadę za szybko. Teraz z górki jest. I bardzo fajnie to się przyspiesza płynnie i płynnie skręca. Niestety na klawiaturze tej płynności nie ma. No i mamy czerwone. I policję przed sobą, więc trzeba tutaj bardzo uważać. Polska policja? Zobaczmy. Tak, pisze policja. No i teraz która klawiatura? Dobra, jedziemy. Jakieś roboty drogowe. Więc pół Polski rozkopane. To jakaś miejscowość obok. Są, widzę, że dodatkowe drogi, które w ogóle nie są oznaczone tutaj na mapie. Okej, 70 mogę wyciągnąć. Pewnie można ustawić jakoś tempomat, ale nie wiem jak. No i właśnie, to jest taki pierwszy odcinek testowy. I chciałbym się was zapytać, ewentualnie w komentarzach lub w łapki w górę, no nie wiem jak to się... Mniej więcej będzie to dla mnie taki wyznacznik, czy nagrywać tę serię, bo wiem, że dużo już jest takich serii na kanale. I dużo ludzi dużo gada. A akurat moje serie są mniej gadatliwe, więc tutaj będzie więcej jazdy, a mniej gadania. Myślałem, to jakieś miasto, ale dojeżdżamy do granicy. Na szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej, więc tutaj żadnych problemów, przyjedziemy sobie bez żadnych szlabanów. Na razie jeszcze nie wjechałem na żadną autostradę, więc tutaj za bardzo rozpędzać się nie mogę. I w ogóle granie na przyciskach to tutaj widać, że bardzo szybko nabiera się prędkości, bardzo niepłynnie się hamuje. Jest tu teraz już 80, dobra, jedziemy. Przydałby się jakiś GPS, który by mi mówił, że mam zwolnić, czy coś w tym stylu. I proszę bardzo, mamy w lewo Brno, a tam się właśnie udajemy. Dojeżdżamy do skrzyżowania. I mam pierwszeństwo chyba, tak? Dobra. Pytanie, czy uszkodziłem jakoś? Nie, jeszcze nie uszkodziłem tego ładunku, na szczęście. Jak to wygląda? 80, dobra. No to jedziemy. Pełny gaz. No właśnie, taki trakir by się przydał, bo można byłoby fajnie podejrzeć. Tu jak się gra normalnie, to no słabo widać tą prędkość. Można ewentualnie na tym dodatkowym okienku nawigacyjnym podejrzeć prędkość. Natomiast na samych wskaźnikach to nie jest to takie komfortowe. Wszystko jest dość mocno oddalone. Najlepiej jakby było to jakiś wirtualny hełm mieć do tego i wtedy to w ogóle byłby odlot. Mamy z górki. I super. Trochę już przekraczam, ale to nic.
trwa zapisywanie. Ktoś nas chce tutaj brać, widzę po z tyłu. Autobusik chciał nas tutaj wyprzedzić, ale zrezygnował, bo zauważył, że jest zakręt, niewiele widać. Nie wiem, jak to jest z przepisami autobusowymi, czy one też mogą, czy one mogą jeździć szybciej niż takie ciężarówki. Też mają jakieś ograniczenia, prawda? A nawet jeśli by mogły normalnie, to ile tu można na takiej drodze normalnej wyciągnąć? 90, nie? O, dojeżdżam do jakiegoś przejazdu kolejowego. Uwaga, szlabany zamknięte, to więc będzie coś jechać. No piękny widok, zobaczcie, jedzie pociąg z daleka. Szlabany są pełne na szczęście, więc nikt tutaj zygzakiem nie próbuje wjeżdżać na przejazd. Tam odjechał i tu już nikogo nie ma, dobra. Także zgodnie z przepisami pojechaliśmy. Pytanie, jak daleko jeszcze mamy i ile zarobimy na tym wszystkim. No to i tak te zarobki będą dość niewielkie w porównaniu do tego, ile musimy zbierać na taką ciężarówkę. Domyślnie wybrałem Scania. Nie wiem, czy jeżeli w menu na początku wybieram jakiś model, to znaczy, że jesteśmy zobowiązani kupować tylko ten jeden rodzaj ciężarówek, czy różne? Tego nie wiem. Na 200 metrów możemy zatankować, ale widzę, że chyba paliwo jest, tak? Pełen zbiornik, także nie zatrzymujemy się na stacji. Nie mam tu żadnych wgranych takich, powiedzmy, realnych nazw stacji, czy reklam. Po prostu goła gra. Teraz na szczęście wychodzi teraz dodatek DLC Italia, ale są też inne, Francja, tak, Skandynawia i Polska, i one nie są wcale drogie, bo już nawet Francja kosztuje w promocji 26 zł jakoś tak, także można by uzbierać. No niestety dodatek ten najnowszy Italia to chyba 60 czy 50 zł. Brno, prosto jedziemy, dobra. Jest 50 ograniczenie. Gdzież nikt mnie tutaj nie skasuje. Już możemy poza zaskrzyżowaniem. Ja bym musiał oddalić chyba ten jeszcze kokpit. Nie wiem, czy dobrze mam tutaj ustawione wszystko. No i właśnie, no i jednak ta Italia to trochę droga jest, nie? Chociaż bardzo fajnie wygląda, bo widziałem na innych nagraniach. Ale to też trzeba by w sumie, żeby w pełni cieszyć się tą grą, by trzeba było zainwestować faktycznie w Trackera, co jest wydatkiem rzędu około 1000 zł. Plus kierownica, to jest drugi tysiączek, to są już kwoty niemałe, więc na razie tutaj budżetowo próbuję ogarnąć tę grę, czy w ogóle będzie to fajna rozgrywka, no i czy by wam odpowiadała, dlatego prosiłbym o jakiś feedback, który pozwoli mi stwierdzić, czy faktycznie warto nagrywać, czy nie tę serię. Dobra. No i podczas tej serii chciałbym też omawiać różne tematy, bo to jest taka troszeczkę jazda monotonna, więc można by ewentualnie, mógłbym ewentualnie pogadać o tym, co się dzieje na kanale, jakie serie. To już też gdzieś omawiałem wcześniej, ale to bym uaktualniał, co się dzieje z kanałem i jakie serie się pojawiły. Jakie już nie wrócą, jakie zostały przerwane, jakie są zawieszone i mają status żółty na przykład. Kiedyś planowałem stworzyć stronę internetową, ale niestety idzie mi dość topornie.
Obecnie mam 960 chyba 9 subskrypcji. Znaczy kanał ma. Ale zbliżamy się do 1000. Na ten 1000 kiedyś myślałem, że na 1000 stworzę stroszu. O, koniki. Na 1000 stworzę stronę internetową, gdzie będą aktualności. O, jedziemy prosto, Brno. Ale niestety zaniechałem. To coś mi... Zniechęciłem się po kilku próbach ogarnięcia moich pomysłów na stronę. Ale może coś zrobię, albo coś w formie może blogu. Będzie prościej, nie będę musiał się zastanawiać nad responsywnością. No, prosto, okej. Okay. Oj, 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 ale tutaj korek się zrobił. Czy ktoś jedzie? Jedzie renówka. No i co, on się teraz zatrzymał. Dobra, przepuszczam je. Jest bardzo wąsko. Okej, okay, tam zmieściłem się. I wjeżdżam na jakąś autostradę. Także jeszcze nie mam pomysłu na ten 1000. Obawiam się. Wydaje mi się, że pójdę po najmniejszej linii oporu i nagram kilka serii może z Car Mechanica, bo w sumie to Car Mechanic najbardziej cieszy się popularnością. Ostatnio oglądałem kanał Wujka Bohuna, który tłumaczył, że mu tłumaczył Rojo, że można zabić kanał, gdy się ma dobrze serie, które się dobrze oglądają i dużo widzów ogląda. Jeżeli puszcza się jakąś serię, która nie ma w ogóle widzów, to wtedy jakby jest mniej wyświetlana przez YouTube i ludzie wtedy nie wchodzą na ten kanał. Ale no i to jest właśnie zastanawiające, czy warto prowadzić serie, które nie mają popularności, ale no może kiedyś zdobędą taką popularność, tak się zastanawiam. Ja na razie nie mam takich ciągotek, żeby rezygnować z jakiejś serii tylko dlatego, że nikt jej nie ogląda, bo bywały takie serie na początku, gdzie miałem tych widzów 26 przez pierwsze 2 lata na przykład. I no i wiecie, i Mad Maxa bywało, że oglądałem Wiedeń, tutaj skręcamy? Chyba tu. Nie dałem kierunkowskazu, bo słabo opisali. Tylko GPS mnie tak trochę pokierował. No i tylko ja oglądałem, bo jest taka, nie wiem, czy ktoś z was, ta osoba, która wrzucała kiedyś, kurczę, kierunek, filmiki na YouTube'a, to wie, żeby na przykład, no zwykle, przynajmniej ja mam taki nawyk, że jak, ojej, coś się stało, aj kurczę, niedobrze, że jak się wrzuca filmik, to warto by jeszcze zobaczyć, co się dzieje z tym filmikiem, prawda? Jedziemy prosto chyba. O, dojeżdżamy do Brna. I zwykle jak się ogląda, to się ogląda kawałek trochę początku, trochę środka, trochę końca, czy wszystko się zgrywa, czy głos się zgrywa z tym, co widzimy na ekranie, bo bywa czasami, że się nie zgrywa, mimo że film był dobry, albo podczas nagrywania się zepsuł. A nie zawsze człowiek jest w stanie obejrzeć swój godzinne nagranie. Po prostu nie starczy czasu. I tu skręcam oczywiście. Jest zielone, możemy. Więc, o, odkryte miasto Brno, proszę bardzo. Pierwsze odkryte miasto. Nie wiem, gdzie mam skręcić. Tutaj? Tu jest znak zapytania. Chyba nie, chyba tutaj. No jak już się obejrzy ten filmik, albo czasami się kliknie dwa razy, to już są dwa wyświetlenia, czyli samemu sobie można nabić wyświetlenia. To jest takim obłędem trochę, ale... No, ale zawsze są te jeden, dwa wyświetlenia, z uwagi na to, że człowiek sprawdza po prostu, i jak to wygląda. Okej, okay, dojechaliśmy. Oj, i widzicie? Jedzie do tyłu mi, kurczę. Powinienem hamulce chyba nacisnąć, ale... A zaciągnąłem hamulec, dobra. Jest zielone.
Są różne fajne, jest OMSI fajne, bo ja bardziej to z autobusami, ale problem taki, że OMSI to w ogóle jest kapryśna gra, wymaga dużo czasu. Widzę, jak tutaj niektórzy się męczą z tą serią i to już wolę obejrzeć, jak ktoś gra, niż... I co teraz? Wiecie, że ja nie wiem teraz, co ja mam zrobić. To ja chyba coś namieszałem, bo nie jestem w tym miejscu, gdzie powinienem. Powinienem tutaj jechać. No to jedziemy. Nie wiem, czemu mnie tak GPS pokierował. Czemu mam taką kółeczkę? Albo jak gdzieś źle skręciłem, wiecie? Niestety tak bywa, że ja po prostu namieszałem coś. Myślałem, że gdzieś tutaj się wywuje naczepę. No dobra, jedziemy dalej. Nic się nie stało. Człowiek uczy się przez całe życie. Pełny gaz. Musimy zdążyć. Chyba muszę patrzeć na te zielone strzałki. One coś oznaczają. Jedziemy do... W ogóle kierunek mi działa. Nie wiem czemu. Okej, jedziemy tutaj. Na Pragę. I wyjeżdżamy poza Brno, czyli gdzieś to jest na obrzeżach, tak jak z tego Wrocławia też wyjeżdżaliśmy z jakichś obrzeży. To teraz znowu na autostrady. Jak to wygląda? Okej, jest. Ja już nie włączyłem kierunku, ale... No i tak, i właśnie wracając do wątku, to jakoś nie zamierzam na razie tutaj rezygnować z jakichś serii, które są mało oglądalne, chociaż te serie, większość się serii pokończyła i został mi Car Mechanic i na te 1000-lecie to chyba, tak mi się wydaje, na te 1000 subów to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu wrzucić te filmiki, których wszyscy oczekują, czyli Car Mechanica 2.18, bo to ogląda dużo osób. 100 wyświetleń mam w pierwszym dniu, więc to jest dużo dla mnie. Okej, a tutaj właśnie taki pierwszy eksperyment, czy w ogóle ta seria wam odpowiada i czy chcielibyście oglądać, jak się męczę, nie męczę, jak jeżdżę ciężarówką. O rany. I robię różne wpadki, bo tutaj jest w zero pro w ogóle. Właśnie skończyła się seria Demolka i Budowa. Car Mechanic 2.14 cały w sumie przeszedłem. Ile zjadłem nerwów na ostatnią misję, to nawet nie wiecie. To już potem zmontowałem to, żeby was nie denerwować, bo już chciałem zakończyć bez zakończenia ostatniego zlecenia i napisać, że się nie udało. Ale to wiecie, tam jakiś błąd był, błąd w grze był po prostu. O, i dojechaliśmy. Piękny, malowniczy teren. To jest to miejsce. Nie wiem, czemu tak mnie pokierowało dziwnie. Proszę bardzo, prawie jak Farming. Gdzie tutaj się parkuje? A, i chyba tam inaczej się to robi. Coś mi się wydaje. A muszę chyba wjechać na ten znacznik zielony. Proszę bardzo. Coś muszę zrobić. O, proszę bardzo. A, i tutaj mam coś takiego. Dostawa naczepy, wytrenowany kierowca. Oczywiście. Jak najbardziej wytrawny. I muszę
przejść do strefy rozładunku i muszę sam zaparkować. Oczywiście będę się posiłkował, nie jestem profesjonalistą, będę się posiłkował kamerą z zewnątrz. Bo po prostu, okej, okay. Tu jest w miarę chyba dużo miejsca. Muszę wyprostować. Tutaj jakieś dziwne prawa fizyki są. Dobra. Okej, okay. Jest, jest. No to jedziemy. Muszę jakoś tak... Będzie się wił jak wąż. Dobra, dobra, dobra. Powoli i już jest źle. No ale chciałbym zdobyć te punkty, wiecie, doświadczenia, bo nie wiem, czy to jakieś pieniądze na pewno wpadną. No i gdzież? Gdzie on zjeżdża? I tu już jest źle. Okej. Okay. Stop. I teraz się w drugą stronę. Co za badziewny sprzęt. No dobra, badziewny kierowca, niech będzie. Jeszcze pomyliłem hamulec z gazem i w ogóle. Dobra, no muszę wykręcić tak, to muszę, i teraz muszę wyprostować. Uda się albo się nie uda, nie? W ogóle to jest jakoś krzywo. No i wjechałem, tak? I co jest? Czemu nie? A, jest, dobra, fajnie, jest zielone, jest. Jakieś korby, tak, proszę bardzo, odłączamy. Przejechany dystans 326 km, czas 5 godzin 53, ależ to zleciało. Zużyte paliwo 161 litrów. Wynagrodzenie, to znaczy, że tak, 300 km i 160 litrów, czyli na 100 km on 50 pali litrów, nieźle. Wynagrodzenie 3448, ale nie ma premii za parkowanie, ale są tylko, ale doświadczenie jest. Nowicjusz, poziom pierwszy. Okej. Okay. Kurczę, miniaturki żadnej nie zrobiłem. To jest problem. Oto centrala. Nie wygląda zbyt imponująco. To podstawowy garaż. Może to niezbyt wiele, ale w końcu czegoś trzeba zacząć. Niestety nie masz jeszcze czego tu zaparkować, więc nie widać żadnych ciężarówek. Po zarobieniu wystarczającej ilości pieniędzy i zakupieniu ciężarówki będziesz mieć możliwość swobodnego poruszania się po świecie i prowadzenia firmy na własną rękę. Powodzenia. Okej. Okay. Dobra, a kliknijmy. No właśnie, ja tę ciężarówkę wybrałem. A nie. A rynek pracy. I słuchajcie, jesteśmy w Brnie, bo mnie to interesuje. I tu sobie mogę wybrać jakąś ciężarówkę. A, i wtedy. Chciałbym w każdym odcinku, jeżeli dojdzie do tej serii, robić kolejne miasto, tak? Czyli codziennie byśmy pojechali do innego miasta. Na przykład z Brna byśmy pojechali na Pragę. Do Pragi, przepraszam. A na przykład to. Proszę bardzo. A ile to kosztuje? 2,970. Co byśmy wieźli? Naczepy. 11 ton.
albo możemy płyty warstwowe. Aha, tu są różne wartości. A tu najwięcej płacą za zbiorniki. Znowu zbiorniki. No dobra, weźmy te zbiorniki znowu. Zbiorniki coś nie mogą usiedzieć na miejscu. Z Wrocławia do Brna, z Brna do Pragi. Słuchajcie, przyjmę to zlecenie, ale nie będziemy dzisiaj jechać, bo w drugim odcinku będziemy jechać. A teraz po prostu zrobię sobie miniaturkę, bo pojazd jest, nie wiem, czy taki sam. Nie, trochę inny. Inny samochód. Chociaż to jest Scania. Ale tam był taki bardziej ekskluzywny chyba, bo był taki... Okej. Okay. Ale podjadę sobie tutaj pięknie. Na tym, to jest jakiś plac budowy. I zrobię sobie fotę do miniaturki. Niestety miniaturka będzie niezgodna z tym, co było w czasie jazdy. No ale musi być jakaś... A może inną zrobię? Zobaczymy. W każdym razie... To był zerowy odcinek, nazwę to. Euro Truck Simulator. Cześć.